już przyjdziemy później. No tak. To jakby pójdę inną drogą. Akurat wyszłam koło tego gościa, dobrze, że on nie potrafi biegać. W sumie nie wiem, czy on w ogóle potrafi biegać. No, dalej. Up, up, away! Czy coś tam? Ej, nie, ja biegnę w ogóle w złą stronę, ale jestem głupia. Zamiast iść za niebieskim znaczkiem, to ja biegnę do tego Rajsa. Brawo, Jasz. Jesteś genialny, ty tam, jak zwykle. Dlaczego nie mogę tych drzwi otwierać? To jest takie... Raaaa! Kuj wam dupę! O, jestem w bezpiecznej strefie. Cześć. Vulkan, co tam? Crane, prawda? Crane wspaniały. Crane supergwiazda. Wiesz, co ja myślę? Myślę, że Brecken mocno przecenia twoje umiejętności. Masz jakiś problem, koleś? Tak. Wkurza mnie to, że ludzie mają cię za najlepszego biegacza w wieży. To zawsze byłem ja. Vulkan. Rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Pokaż, co potrafisz, Crane. Udowodnij, że jesteś szybszy ode mnie. Chyba, że się boisz, co? Ty głupi jesteś, stary. No tak. O, łopata. A, to taki pub. Rozumiem, że tam się ktoś zamknął. Cześć. Czego wy tutaj siedzicie? Ludzie Rajsa zawsze są pierwsi przy zrzutach. Okej, tutaj też możemy się przespać. W razie czego. Co? Ale chyba nie mogę już teraz zrobić tego... To był fryzjer. A, bo ostrza nie mam jednego. Ale to tak, a, to tak łopatę nie mogę mieć. A w sumie łopata jakie mam? Damage? Kwipunek, łopata... 4-6. No też nieźle. Możemy ją w sumie wymienić za coś, co ma najmniej. Najmniej ma chyba taka z rurka. Albo klucz nastawny, w sumie jeden czort. Dobra, i weźmy teraz łopatę i wsadźmy ją tutaj. No, ej, łopatę. Wybierz i w puste. No i gra. Dobra. Wychodzimy stąd. No znowu już biegnę w tą stronę. Boże, gdzie jestem, nie wiem, niewidoma jakaś. Czy musisz się zawsze zatrzymywać, kiedy trzeba coś zrobić ważnego? Co tutaj? Kurwa tej... Pieniążki jakieś. Pieniążki. Ha!
królowa. Co my tu mamy na górze? O, Jezus Maria, myślałam, że dobra, nieważne co myślałam. Tam już jakiś psycho. Aha, ja po prostu mogę sobie ten, to posprzedawać. A po ile masz saperkę? Saperka jest... Nie mogę jej kupić. Mogę. Tylko, że muszę mieć... Coś, nie wiem. Chyba nie mogę jednak. Ej, koleś! Tutaj! Dobra, cicho. Tak. Lecę dalej. Cześć, siema, elo! Pozdrawiam. Zaraz będę w domu. Czy oni tutaj też są? Nie, tu chyba jest w miarę spokojnie. A, widzicie? To jest to światło, bo ja tak się zastanawiam, dlaczego te drzwi są otwarte. A teraz już wiemy, bo są te światła. I właśnie, miałam tą latarkę, a jak się używa? Latarka V, sprzęt. Nie, no to nie wiem, dziwne. Bo to jest do świecenia w oczy, tym... widzi wszystko. Pojeb. Zapominaj o tym. Tak, zostanie w panie. Dobrze, wiecie co? Pojedziemy sobie na górę, myślę. Kto w ogóle koordynuje te zrzuty? I mam nadzieję, że gra nam się zapisze i na dzień dzisiejszy skończymy, bo... Było to dla mnie wystarczająco. Dekan wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rais nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłoszę się na ochotnika. Dobra. Gra nam się zapisała. Mam nadzieję, że jakość i tak dalej wszystko będzie ok. W kolejnym odcinku tutaj pójdziemy sobie do sklepu, sprzedamy jakieś niepotrzebne pierdoły, może coś kupimy. I jeśli chodzi o misję, to myślę, że zaczniemy nie od tej głównej misji, boże, zadanie tutaj, nie od tej misji układ z Raisem, tylko sobie zrobimy... Myślę, że... Dzień Matki sobie zrobimy, tak. Zaczniemy od tego. Tutaj mam jakieś wyzwanie, ale tym się zajmiemy później, bo jeszcze nie biegamy za dobrze, więc myślę, że jest małe prawdopodobieństwo, żebyśmy to wygrali. No to jest fajna opcja z tym zegarem, tak, że wiemy po prostu, którą mamy do godziny, dobrze na to zerkać, żeby później no, być albo móc wrócić tutaj przed zmrokiem, tak, do tego głównego, do głównej siedziby, do wieży, no, albo być w pobliżu jakiejś bezpiecznej strefy. No to jest naprawdę... Bardzo mi się podoba, dodaje takiego, no dodaje realizmu, tak? Czy faktycznie tutaj staramy się wszystko robić jak najszybciej, żeby nie trafić w czasie nocy, żeby nie być w nocy gdzieś w jakimś tam otwartym terenie. Dobrze, w takim razie moi drodzy, na dziś to wszystko i myślę, że niebawem kolejne filmiki z tej serii się pojawią. No i też będę kontynuowała przygody z Alicją. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam udanego weekendu. Elo!